Siemka, witajcie. Z tej strony Masmix, a to jest GOTY, kolejna część. Ostatnio ukradliśmy ten, no, recepturę Korkalomowi, więc teraz oddamy ją temu, no, podświecie temu asowi. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. A świetnie! Pokaż ją! W tej historii musi lepiej odrzucić ziarno. Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie, chłop. Wspomnę o tobie Diego. Weź to. W nagrodę. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ciekawe, to dostałem. To miałem. Zawsze to samo. Hajs? Nie, hajs se zarobiłem. W sumie nie wiem, co dostałem. A to ci ciekawe, ale... Musisz uważać na to, co mówisz. Nie mój problem. No nie wiem. No i czas by było wybrać się do nowego obozu, ale pamiętam, że to było zadanie, że mi dawali, że ten Mortrak może mnie zaprowadzić do nowego obozu. A ktoś inny, że mogę go zlać. Może tam... I chcę nowego... Skończ tę paplaninę, co? Że chcę nowego tego wspólnika. Szakal? Masz, no już. Przemyślałem. Mądra decyzja. No i jak leci? Możesz na mnie liczyć. Tylko tyle. Przepuść mnie! No i... No nic, to zdaje się, że sami będziemy musieli tam pójść. Zawsze to nie powiem. Ale po drodze. W tej historii. Mogę się. Zapewne masz rację. Pomylić, ale spotkamy też naszego późniejszego dobrego znajomego. Jak on się nazywał? A! Łowce. Nieważne. Zaraz tam nie. Tutaj chyba. No i na moje nieszczęście zdaje się, że wyszedłem nie tą stroną obozu, to trzeba. No pewnie, że nie tą, no jak? Dobra. Myślę, że musimy okrążyć obóz, to w tą stronę będzie szybciej. Kawalor, o. Ale mogę się nie mylić. A jak tam z naszym poziomem? No zaraz poziom. Bo wydamy sobie 10 punktów na, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, na akrobatykę. Świetna. Ja tylko mogę ze spadać z większej wysokości. Skakać o, zamiast tak jak taka sierota. Tu. Hej, dużo. No dobra, zapiszmy się i spróbujmy. To już po 50 za łeb, no to już 200 expa. Spodziewanie dobrze wyszło. Weźmiemy sobie mięso, bo można później sprzedać dobrze, chociaż na razie hajs mi niepotrzebny. By to tam. Nie, tam są orki. To nie, to zdecydowanie nie tam. Dobra. Nie chce mi się zbierać. Dwa sobie odpuszczę. Tak jest. Dobrze pamiętam, że będzie chata. Cios krytyczny. Goblin. Ciekawe, czy cię zjadę. O, zjechałem goblina. Extra chill. Ui, level.
właśnie, goblini nic nie mają, ale. Dobra, może się zapiszę. Nie wiem, czy jak mu to się obrazi, czy nie. Minia się przyda. Pała się przyda. Czy tu gdzieś są strzały? Chyba nie. Dobra. Skoczmy sobie tutaj. Tak jest, kawaler, zgadza się. No dobra, później zjesz chlebek. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Pokaż mi swoje towary. Jest trochę pieniądzów. Krótki łuk. Na razie te łuki, no ale... Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego. Tarka. Myślę, że tu były. Okej. Okej. To jest dziwne. Wchodzisz, a tu drzwi w skale. Ciekawe, czy uda mi się go okraść. Ale jestem. Sneaky. Okej. Na pewno będzie coś dobrego. Weźmy sobie łuk. Chyba nauczymy się łuku. Na początek dobra sprawa. Tłum pochodny jeszcze. Skóra, wow, cienia stwora, będzie hajsu. Ach, cóż tu mamy, wytrych, topór, niewykończony miecz, ja taki mam, 60, tak, jeszcze płomień. Dobra, nauczmy się łuku. Ale chyba do łuku będzie trzeba zręczności nabrać, to troszkę słabo. Ale pokaż mi swoje to. Już tu jestem, sprzedajmy te rupiecie, które dostałem. Skóra wilka, tak. No i dobra, na więcej. A dwie ci opchnąłem, dobra, gitara. Ale jeszcze... Tak. Dobra. Weźmy sobie ze 100. No i dobra, 90, więc strzał styknie. Chodźmy. To zależy tylko... Badanie. Łuk, poziom pierwszy. Możesz mnie nauczyć, jak sprawniej posługiwać się łukiem? Jako początkujący powinieneś zawsze pamiętać, że skuteczność strzelania z łuku zależy przede wszystkim od przyjętej postawy. Rozstaw stopy szeroko, ramiona unieś na tę samą wysokość, wstrzymaj oddech i strzelaj. Jeśli uda ci się trafić w szczególnie wrażliwe punkty ciała ofiary, nie będzie potrzeby oddawania drugiego strzału. Oczywiście początkujący strzelcy mogą tylko pomarzyć o trafieniu w czuły punkt. Ale jeśli zastosujesz się do moich wskazówek, możesz liczyć na więcej trafień w cel. No i dobra. No
i 10 punktów zostało, łuk se przywdziejemy. Przydałaby się jakaś zbroja, ale... Wyżej... Wyżej tu... Chociaż później... Najwyżej szybko zrobię zadanie z tą... Dobra, dobra, już. Myślałem, że jak się nauczę pierwszego poziomu, to będę chociaż trafiał w ten cel. Ale zjedzmy sobie chleba. Kiwska nie chce. Jedzmy sobie tak. I dobra, wio. Chodź do obozu. A właśnie, tu są jeszcze jedni. Kiedy wilka z ciebie. Możesz ty. Ratuj mnie! Nie wilki, wilki w stadzie to raczej jeszcze nie mój level. O jeez, dobra, zapiszmy się. Później najtrudniejszy moment będzie, kiedy przyjdą orki, wtedy będzie się trzeba natrudzić. No. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. Chciałbym się... A co chcesz wie... Co tu mamy? Zdrowanie gadów, pazurów... Ile to kosztuje? Dobra, no... Myślę, że to sobie zostawimy na później. Skręcamy. Tak. Co to było? A, gobliny. O, kuperek. O, jeden złamałem, dwa mam. Ładnie wyszło nawet. Okej. Okay. Zabijałbym ich z łuku, ale... A właśnie, jak tam z poziomem? 10 tysięcy. No, trochę jest do roboty już. Nie pamiętam szczerze, co jest tam ścieżką u góry. Mam już... Nie wiem czemu, ale ta nazwa szkodnik już mnie... Przyszedłem z chęcią, bym wszystkim pierdzielił. Dobra. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Wybierasz, zdaje się, że to był jakiś... Ok. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna, hm? Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. Czekaję za to. Jeśli myślisz, że... Taki... Co nieco. Większość czasu spędzam pewnie, dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i Myślałem, że to się skończyło. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj.
Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. Zbieracz. Siup. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Spokojnie, jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Co samoobronę? Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Żeby pokazać tym sukińskim... I zanim byś się obejrzał, sam stałby... Przemyślałem... No i? Nie. To dobre. Pamiętam, że gdzieś to można tutaj w ruchu z tą gadałem. Cześć. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby... Kim jest ryżowy książę? Był jednym z pierwszych ludzi, którzy tutaj trafili. Pomagał w zakładaniu obozu i rozpoczął. Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Skoro tak ci to nie od... To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku, ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej się do tego nie mieszać. Spoko. Dobra, teraz musimy ominąć. Od razu wiedział... Shit. Ominąć tego asa. Później znowu, jak będę przychodził, będzie miał problem. A tym się zajmiemy później. Fajne jest w tym obozie. Zaraz zobaczycie. Chcesz przejść? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my naj... Uważaj na... Dzięki. Dobra. Tu jest świetna karczma na środku jeziora. Trochę tak, no, co prawda stara gra, nie ma tu, no ale... Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty.
Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Czy to... Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to... Może mogę... Jasne! Spraw, żeby ta bestia przez... Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Dobra, no to jesteśmy... w nowym obozie. I myślę, że w tym odcinku by było na tyle, bo jakbym zaczął tutaj rozchodzić się, zbierać questy, w ogóle odcinek trwałby długo. Także dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia już w następnym odcinku. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie się, trzymajcie się i do zobaczenia.